odpalić ten Fortnite. Szkoda, że pana nie trzymałem. O! Spodziewałem się tu was. Dzisiaj wracamy do oczekiwanej drugiej części naszego vloga, czyli recenzji grania Fortnite'a. Odjeżdżam już za pudełkami, ale to nic. Nie przywitałem się, jestem Szwarset z kanału G Szwarset. Mamy tutaj tarczę naszego znaku. Dobra, zaczynajmy do recenzji, nie przedłużając. Podaj mi całe pudełko w ogóle. No rzuć mi całe pudełko. Dzisiaj otwieramy żółte pudełko z Lidla, reszta jest nieważna. To pudełko, jak widać, jest bardzo wszechstronne. Ma takie tutaj zaczepki, one są do tego, żeby sobie założyć na głowę i żeby pasowały do uszu. Tutaj może zaczniemy od jakiegoś, mam tutaj Ariel, kolor Auschwite. Mamy tutaj flagę równości. Mamy, no, niemiecka chemia, przechodzimy dalej. Mamy tutaj kafe Crema Doro Dalmayar. No to widocznie tak, rosto ziemnianie i mamy jeszcze intensywność na poziomie trzecim, czyli jest bardzo mała szybka. Przechodzimy dalej, oceniamy pudełko z Lidla. Dobra, nie dostanę pudełko z Lidla, ale mamy tak, tutaj karty Schwarzerittenburg. Was ist was, Richterburg, was ist dein Lieblingsfach? Dobra, przechodzimy dalej, mamy tu widać kapelusz, idealnie pasujący do dzisiejszej mody. Dalej mamy Fortnite, recenzja Minecrafta, jak widać pisze to Minecraft. To dalej, mamy tutaj tak, mamy tu jakiś rysownik. Daj to. Ale to chyba jest do malowania twarzy. Daj to. Daj to. Dobra, nie działa chyba. Chyba nie działa. Dobra, przejdźmy dalej. Mamy tu bardzo ciekawą czapkę. Można w niej gotować różne rzeczy, bo ma tutaj dwie dziury na dole. Jak twoja mama. Szymon. To tak, dalej mamy mój pierwszy laptop. Mamy mój pierwszy laptop. Mamy tutaj mój pierwszy laptop, ma on 27 gier. Nie, sorry, ma 30 gier. Mamy tutaj parę fajnych guzików. No to tak, to mamy tutaj Fortnite'a. Dzisiaj na nim grałem, bardzo fajnie się sprawdzuje. Ma procesor Inter Mega Herca. Mamy tu jeszcze Minecrafta, Minecraft taki trochę gorszy. Ale... Dobra, oni mnie już tam biją. Oczywiście najlepsze jest GTA San Andreas. Tutaj też je mamy. Nie rzucaj mnie niczym. Mamy tu również parę takich kultowych gier, jak na przykład Nauka Pisowni. Albo to jest chyba moja ulubiona gra, Nauka Odejmowania. To jest kompletny hit. Nie zapominaj o grze na kosmiczni najeźdźcy. Co? Nie ma tu chyba. Ale jest mamy... gra kosmiczni najeźdźcy. Kosmiczni? A, co? Jest gra kosmiczni najeźdźcy. No tak, zapomniałem, jest gra kosmiczni najeźdźcy. No teraz dalej, recenzujemy ten oto Nivea. Mamy tu Honey, czyli... Cukier? Czyli, no, czyli cukier. I mamy Oil, czyli benzyna. Mamy tu jeszcze ekstrakt z... miętowego masła i savon soy, czyli no z soi ziemniaczanej 100 gram, no chyba trochę mniej, ale no, trudno już, nie będziemy się z nimi spierać. Mamy tu napisane alfa i beta, to coś innego. Mamy to teraz, tak, recenzujemy ten bardzo fajnie brzmiący pistolet na wodę, tylko muszę trafić w szyny tutaj te. Jakie szyny? No to są takie szyny. To są szyny? Pokaż. To są szyny. A to jest trurk. Aaa! To są szyny. Widzisz szyny? Szyny? Nie, bo ja myślałem, że to nie ma szyny, że to jest po prostu na tej rurce i to obciągasz ciągle. O, co ty no, nie myślałem, że to są szyny, po prostu te wystające patyki. No, a wiesz sobie, idź w ogóle. Mamy tu bardzo fajnie wydający... pistolet na proch.
jak widać, mamy tu bardzo fajną dziurkę do strzelania. Z niej wylatuje nabój o szerokości 200 mm. A tutaj mamy takie coś do zbierania powietrza. Pokaż, co bo to jest na powietrzu proch.